Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 3 rozdział? Potępienie fałszywych wniosków. W tym ważnym, ale nie prostym fragmencie Rzymian 3 od 1 do 8 apostoł przedstawia trzy fałszywe wnioski. Po pierwsze, wniosek pierwszy. Rzymian trzy od 1 do 4. Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. I pierwszy błędny wniosek to niewiara człowieka religijnego dowodzi, że Słowo Boże jest wadliwe. Oczywiście jest to błędny wniosek. Apostoł Paweł stanowczo się temu przeciwstawia i mówi z pewnością nie. Bóg jest wierny. Jego słowo jest doskonałe, a jego wypowiedzi niezmienne. Drugi błędny wniosek. To jest to, co mamy zapisane w liście do Rzymian, 3 rozdział od 5 do 7 wersetu. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy wywiera gniew? Po ludzku mówię, z pewnością nie, bo jak sądzić ma Bóg ten świat, jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik? Drugi fałszywy wniosek. Bóg nie może osądzić zła. Jest to oczywiście błąd. Jeśli złe postępowanie człowieka tylko uwydatnia sprawiedliwość Boga, to Bóg nie może osądzić zła. Jest to błędny wniosek. Również temu apostoł stanowczo się przeciwstawia, mówiąc z pewnością nie. Także mamy Rzymian 3:8. I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe. Trzeci błędny wniosek jest jeszcze słabszy. Trzeci błędny wniosek jest jeszcze gorszy. Niektórzy mówili, że zło sprzyja dobru. Potwierdza to zwrot, czyńmy złe, aby przyszło dobre. Takie rozumowanie jest całkowicie błędne i świadczy o zepsutym wnętrzu tych ludzi. Z całą stanowczością i wielką siłą apostoł sprzeciwia się temu stwierdzeniu i oświadcza. Kto tak myśli? I kto tak mówi, spotka się ze sprawiedliwym sądem Bożym. W tych wersetach zauważamy trzy zasady. Po pierwsze, człowiek potrafi zepsuć to, co jest dobre. Po drugie, wszelkie zło jest osądzane i karane przez Boga. Po trzecie, Bóg wyprowadza dobro nawet ze zła. Człowiek może zepsuć to, co pochodzi od Boga, ale Bóg może wyprowadzić dobro ze zła. W Starym Testamencie znajdujemy trafny tego obraz. Samson zabił lwa, ale później znalazł miód pszczeli w ciele martwego zwierzęcia. Podsumował to słowami. Z pożeracza wyszedł pokarm, a z mocnego słodycz.
Księga Sędziów, 14 rozdział, 14 werset. Sąd Boży jest kolejnym punktem, na który musimy zwrócić uwagę w trzecim rozdziale Listu do Rzymian. W rozdziale trzecim Listu do Rzymian od 9 do 20 następuje osąd Boży nad wszystkimi trzema grupami ludzi. Po pierwsze, wszyscy są winni. Po drugie, wszyscy zasługują na sąd Boży. Po trzecie, prawo nie może ich zbawić. Wszyscy zboczyli. Werset 9, 3 rozdziału Listu do Rzymian brzmi: cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Pierwszy znaczący wniosek. Wszyscy ludzie są pod panowaniem grzechu, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Następnie apostoł Paweł cytuje 7 fragmentów ze Starego Testamentu, aby potwierdzić 4 ważne fakty. Po pierwsze, pierwszy fakt. Człowiek jest grzeszny. I czytamy w psalmie 14, wersety od 1 do 3 oraz psalmie 53, werset 3 do 4. I to jest jasno powiedziane w tych miejscach. I kolejna informacja z Listu do Rzymian, 3 rozdział, 10 werset, jest następująca. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Żaden człowiek nie żyje zgodnie z myślami Bożymi. Także Rzymian 3:11. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Człowiek ma przyćmiony umysł, jak mówi nam list do Efezjan, 4 rozdział, 18 werset. Ponadto nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, jak mówi nam Jana 3 rozdział 20 werset. Natomiast list do Rzymian 3 rozdział 12 mówi: wszyscy zboczyli, wszyscy są zboczeńcami. Chociaż człowiek mógł poznać żądania Boga przez stworzenie, przez sumienie i przez prawo, które Bóg dał, to jednak człowiek ich nie wypełnia. Także w wersecie 12 mamy myśl taką w trzecim rozdziale. Razem stali się nieużytecznymi. Razem stali się nieużytecznymi. Ludzie stali się bezużyteczni dla Boga. Także mamy informację w tym 12 wersecie. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. To jest po prostu fakt. Nie ma człowieka, który by dobrze czynił. Wszystkie uczynki człowieka są martwe, błędne, grzeszne. Także mamy tutaj informację, że mowa ludzi jest grzeszna. I potwierdzają nam to cytaty ze Starego Testamentu, z psalmu 5, wersetu 10 oraz psalmu 140, wersetu 4 oraz psalmu 10, wersetu 7. I widzimy to na przykład w liście do Rzymian 3:13. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Ten werset podkreśla całą nieszczerość człowieka, co szczególnie przejawia się w jego słowach, przez które często człowiek grzeszy. Także werset 13 z 3 rozdziału Listu do Rzymian mówi o tym, że jad żmi pod ich wargami. Ludzie ci wyrządzają ustami wielką szkodę swoim bliźnim. Także Rzymian 3:14 poucza nas: usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Usta. Usta symbolizują tu buntownicze nastawienie przeciwko Bogu.
Także mamy świadectwo, że czyny człowieka są grzeszne. I tutaj idzie nam z pomocą w wykazaniu tego cytat z Księgi Izajasza 59, werset 7 i 8. I list do Rzymian, 3 rozdział, od 15 do 17 wersetu. Brzmi tak. Nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. W tych wersetach chodzi o przemoc, której dopuszcza się nienawrócony człowiek. Także możemy zauważyć tutaj motywy działania człowieka, które są po prostu grzeszne. I to potwierdza nam Psalm 36, werset 2. I z listu do Rzymian, 3 rozdział, 18 werset, zawiera takie określenie. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Człowiek w swoim wnętrzu i motywy jego działania są również grzeszne. Wszyscy zostaną osądzeni. I to potwierdza nam list do Rzymian 3:19. A wiemy, że cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem prawa, aby wszystkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Aby wszelkie usta były zamknięte, dotyczy to zwłaszcza sądu nad ludźmi uważającymi się za religijnych. Aby cały świat podlegał sądowi. Ludzie niemoralni, jak również przyzwoici, w cudzysłowie przyzwoici, którzy nie żyli z Bogiem, będą potępieni, będą osądzeni. Bezsilność i przydatność prawa. To także jest tutaj ważne zagadnienie, ujawnione m.in. w wersecie 23 rozdziału. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Ten bardzo ciekawy werset mówi o prawie Bożym, a dokładniej o tym, co znajdujemy w wielu miejscach, takich jak 613 przykazań Starego Testamentu. To prawo nie może zbawić człowieka. Dlaczego nie? Czy dlatego, że nie jest dobre? No nie. Ono co do zasady z ludzkiej perspektywy może być nawet uważane za dobre. Choć oczywiście w Ezechiela Bóg mówi, że dał Izraelowi przykazania, które nie były dobre. Ale człowiek jest grzesznikiem i nie potrafi tego prawa przestrzegać. Na tym polega bezsilność prawa. Niemniej jednak prawo posiada ważną rolę. Prawo uczy. Uczy poznania grzechu. W 1 Tymoteusza od 1 do w 1 Tymoteusza 1 rozdział od 8 do 10 wersetu jest napisane, że prawo nie jest dla wierzącego, ale dla bezbożnego, dla wyuzdanego człowieka, żeby ten wyuzdany człowiek przekonał się, że jest zły i z natury czyni zło. Prawo Boże porównujemy jak gdyby do lustra. Lustro może mi pokazać, że jestem brudny, ale nie może mnie z tego brudu oczyścić, nie jest w stanie mnie oczyścić ani umyć. Boża sprawiedliwość przez wiarę jest bardzo ważnym zagadnieniem i ona jest omawiana w liście do Rzymian od 3:21 do 4:25, ale tym chciałbym się zająć przy następnym punkcie.